Hej, 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 witam was ponownie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Słuchajcie, jesteśmy już w posiadłości Barona. Co prawda ja bardzo skutecznie unikam spoilerów z tej gry, ale większość moich znajomych zdaje się jednogłośnie twierdzić, że questy Barona są jednymi z najlepszych w grze, więc liczę na wszystko co najlepsze, a póki co musimy... Wiesz, moja córeczka, gdy była mała, bardzo lubiła zwierzęta. Kiedyś zobaczyła na ścianie poroże jelenia i wiesz, o co zapytała? Pojęcia nie mam. A ten jeleń ma pupę za ścianą. Rozumiesz? Ależ mam kaca. Jeśli ktoś zrobi jej krzywdę, obedrę skurwysyna ze skóry. To tutaj. Kurwa, znowu się zacięły. Zacięły się drzwi? Dobra. A tam jest pokój Tamary. Dzięki, ja wszystko sobie... Gdy wrócą, chcę, żeby zastały wszystko tak, jak zostawiły. Dobrze, ty sobie siedź, a ja się porozglądam. Na czym ty usiadłeś w ogóle? No dobra, na beczce. Słuchajcie, nasz cel jest taki, żeby używając wiedźmińskich zmysłów przeszukać komnaty należące właśnie do żony i do córy krwawego barona. One oczywiście gdzieś tam zaginęły, zostały porwane, czy coś w tym klimacie, nie wiadomo co biega. No i Wiedźmin zobowiązał się, że się dowie, o co w tym wszystkim poszło. Przy okazji, no... Kurde, mogłem się zastanowić, czy kraść z tej skrzyni. Póki co kradzieże w grze nie miały najmniejszego... Zadrżał mi pad. Jakby gdzieś w pobliżu było coś złego, jakiś potwór, ale może się mylę. Ale póki co takie decyzje właśnie dotyczące kradzieży nie miały w tej grze żadnego wpływu na nasze losy, więc będę liczył na to, że po prostu to już się nie zmieni. Świeże kwiaty. Jakbym miał nadzieję, że mogą wrócić w każdej chwili. No bo wyraźnie po nim widać, że tak jest. Biblioteczka. Nic ciekawego, coś tam na górze. No troszkę się nałapiemy drogocennych rzeczy. Okiennice to są chyba, nie? Ściana ma inny kolor. Jakby jeszcze niedawno coś tu wisiało. O, faktycznie. Może tamten obraz? Wielkością pasuje. Tamten, czyli co, ten? Tak, ten! Coś za nim będzie. Baron i jego żona. Wyglądają na szczęśliwych. A co za nim? A tu? Ktoś zasłonił dziurę w ścianie. Ciekawe, co jest po drugiej stronie. No jak co? Ja, szafa do przesunięcia. Kurde, dobra, zaczyna się robić ciekawie. Pogięty kawałek świecznika. Ktoś roztrzaskał go o ścianę i przebił się do szafy. Robi się ciekawie. Rozejrzę się tutaj. Może znajdę jeszcze jakieś ślady walki. Dobra, coś tu nam się zaczyna powoli klarować. Ktoś użył świecznika i ewidentnie... No, widać, była tu jakaś walka. Jakie szczerby. Ktoś musiał przywalić czymś ciężkim. To też może być chyba świecznik, nie? Jest taki w miarę regularny zarys. Chyba, że to pazury. Tu coś jest ciekawego. O, jest reszta świecznika. I plamy płyniły. Ktoś rozbił butelkę. Evrelus Stusson. Dobry rocznik. Długo nie wietrzeje. Ciekawe, dokąd prowadzi ślad. Chociażby po to fajnie by było być Wiedźminem, co? Dobra. Ktoś się zakręcił tutaj. I wyszedł przez drzwi. I... Pierdolno, wódki jakieś nie masz? Jakoś tak wysoko zarzucił tym winem, ale spoko. Co to jest? Cholera, trap się urywa. Chyba, że coś tu jeszcze znajdę. No jest tabelka, pod którą coś ewidentnie... Jest talizman! Świerczyna. Do tego okadzona dymem jałowca. Wygląda jak ludowy talizman ochronny. Ciekawe, przed czym miał chronić. Chyba nie ma tu więcej nic ciekawego. Dobra. Uznaję w tym momencie, że zbadaliśmy już ten pokój. Został nam jeszcze jeden, czyli mianowicie... Ten...
Jego teraz zbadamy, mimo że gra nakazuje mi już jak gdyby udanie się do barona. No chociażby po to chyba warto te szafy przeszukać, sami przyznacie. Zardzewiały klucz. Kadzidło i stary klucz. Ciekawe, które drzwi otwiera. Anysz, sandałowiec i coś jeszcze. Szafran. Znowu jakaś woń mi gdzieś prowadzi. Tu jest jakiś dokument, przeczytajmy go sobie. List do Tamary. Wchodzimy w ekwipunek i szukamy go. Tak, spoko. Szukamy go, zdaje się, tutaj. Nie, tutaj. Nie, to będzie tutaj w takim razie, w normalnych rzeczach. Spoko, myślałem, że będzie w questowych. Jesteśmy bardziej jak rodzina, wspieramy się nawzajem i pomagamy sobie przetrwać ciężkie chwile, uporać się z przeszłością. Bo każdy z nas ma jakąś przeszłość. Więc nie musisz się martwić, że ktoś wytknąłby cię palcami. Mamy tu zasadę, nie pytamy o więcej niż ktoś sam o sobie chce powiedzieć. Dla nas nie liczy się przeszłość, tylko teraźniejszość i to, że wspólnie chcemy walczyć ze złem i niegodziwością, z wynaturzeniami i niecnymi praktykami. Takie brzmi bardziej jak, nie wiem, jak ulotka sekty niż informacja od kogoś ważnego w twoim życiu. Tam jest jakieś głębiej pomieszczenie, jest jeszcze... Nie, to są drzwi. Dobra, udajmy się w takim razie od razu tam. To jest tylko wyrost, skrzynia, lalka i cukierek. O, tu coś jest. Jest jakiś ślad. Buty. Lalka. Lalka? Co za brzydactwo. Wygląda jak laleczka, w którą wbija się szpilki, żeby zrobić komuś krzywdę. Udu, Geralt, udu. Chociaż pewnie odpowiedniki w innych kulturach też są. Dobra. W takim razie nic więcej tutaj nie ma. Przynajmniej ja nie widzę. Udajmy się tymi drzwiami za wonią. Woń również kieruje nas... O, tym razem jeszcze niżej. Czyli nie do tego samego miejsca. Ciekawie się zaczyna robić. Ciekawie. Nie, jeszcze niżej. Tu jakaś woń wpada faktycznie znowu. Do pomieszczenia, w którym... Żyje sobie baron, ale coś jeszcze schodzi niżej, niżej, niżej. Tu podejrzewam, przyda mi się ten klucz. Pokraka chyba śpi. Więc zaraz pójdziesz go obudzić, prawda? Tu pewnie powstrzyma mnie strażnik, nie pozwoli mi przejść dalej. Czy może się mylę? Nie, on chyba w ogóle śpi. Nie, to zaraz. My tu wchodzimy. Tu wchodzimy i tu coś mamy. Mhm, użyłem klucza, który znalazłem w szafce. Co mamy tutaj poukrywane w skrzyniach i beczkach i wszystkim innym? Geralt, ustaw się, błagam ciebie. Dużo spirytusu. Użyjemy go sobie, bo nam się przydaje. Chyba, znaczy mi się wydaje, że to jest ten, którego ja używam do... Pasta alchemiczna. Kurde, dobre rzeczy sam on tu ma. Wydaje mi się, że krasnoludzkiego spirytusu po prostu używamy do uzupełniania naszych fiolek, kiedy medytujemy, ale może się mylę. Co to jest? Co to za dziwactwo? Ołtarzek. A więc wieczny ogień dotarł też do Velen. Ten wieczny ogień to są jacyś dziwacy w ogóle. Ja ich nie kojarzę. Przypomnijcie mi, jeśli powinienem, ale ja ich nie kojarzę. Modlitwa. Zobaczymy, jak wygląda ich typowa modlitwa. Wieczny ogień, który rozpalasz serca i dajesz światło, ogrzej na swoim ciepłem. Wysusz nasze łzy, spal naszych wrogów, otocz opieką naszych przyjaciół. Daj zdrowie mojej matce, ukaż mojego ojca, pomóż mi wypełnić moje przeznaczenie. Daj zdrowie mojej matce, ukaż mojego ojca. Czyli córa tutaj ma jakieś w ogóle koneksje sekciarskie. To dobrze pomyślałem, że to brzmi jak ulotka sekciarska, a nie... Nie cokolwiek innego. Tutaj urwana pochodnia, ale nie da się jej zbadać. Nieźle. Tatusiek musiał o tym wiedzieć. Dobra, wrócimy w takim razie na górę
i dowiemy się od niego samego, co tu się cholera dzieje. Biegł łóżkiem Geralt, bo to nie ma co czasu tracić. Moglibyśmy tak naprawdę wejść jeszcze na chwilę tylko do jego tej sali i zobaczyć, czy coś nam się tutaj teraz nowego klaruje, czy możemy go jakoś uwikłać w to, co do tej pory udało nam się odkryć, ale chyba nie. Nie, same świeczniki. O, tu jest jakiś list, dobra, tego nie widzieliśmy. Żądania Nilfgaardczyków. Też ciekawie. Filipie Stenger. Filip Stenger to jest oczywiście krwawy baron. Twoje problemy ze zaopatrzeniem nas nie interesują. Okej, dobra. Zawarliśmy konkretną umowę i w imieniu cesarstwa Nilfgaardu żądamy, abyś się z niej wywiązał. W przeciwnym przypadku nasze wzajemne zobowiązania zostaną unieważnione, a twoje przywileje anulowane. Marszałek Polny, dowódca armii Środek. Na razie nie wydaje się to jakoś mega istotne. Na razie. Dobra, wychodzimy stąd, lecimy na górę, gadamy z baronem i zobaczymy, do jakich wniosków panowie oboje dojdą. Być może baron będzie się chciał w tym momencie przyznać do kilku rzeczy, o których nam jeszcze nie powiedział. Ależ mam kaca. Rozejrzałeś się już? W pokoju. No tu jest trochę rzeczy do powiedzenia. Zaczniemy po kolei od tych rzeczy, które nie progresują rozmowy. Znalazłem lalkę. W pokoju Tamary znalazłem lalkę. Możesz mi coś o niej powiedzieć? O lalce? A co może być ciekawego w lalce? Może być związana z obrzędami czarnej magii. Skąd Tamara ją miała? Czarna magia, chybaś zgłupiał. Sam ją dla niej zrobiłem. Miała wtedy ze 4 czy 5 lat. Byliśmy na targu w Wyzimie i zobaczyła czarodziejkę Triss Merigold. Uparła się, żeby mieć lalkę jak czarodziejka. Wtedy nie było mnie stać na takie rzeczy, więc własnoręcznie zrobiłem zabawkę. No to są dwie sprzeczne rzeczy, że albo doskonale oddaję podobieństwo, albo inaczej zapamiętałem Triss. Używając tej ścieżki dialogowej, myślę, że moglibyśmy jakimś cudem wyciągnąć od niego informacje typu, że się znali na przykład i że wiedział na podstawie czego bazować ten wygląd, bo to by było takie raczej chwalenie się i obnoszenie, że zna się z Triss i pewnie ją tam wiecie. No, także polecimy z tą kwestią. A więc to Triss, no tak, teraz widzę podobieństwo. Prawda? Ząb czasu już on trochę nadgryzł, ale ciągle wygląda niczego sobie. Jeżeli ci nie wyjdzie z Nilfgaardczykami, możesz zostać lalkarzem. No, czyli nic jakoś mega ciekawego. W pokoju były ślady walki, albo ktoś rozlał wino na półpiętrze. Swąd wina ciągnął się z pokoju córki, jeśli dobrze pamiętam. Tak? Nie. Z tej deski tam był talizman. No, talizmanie sobie jeszcze zaraz pogadamy. Najpierw pogadajmy o śladach walki, czyli o czymś oczywistym, czego chyba nie myślał, że da się ukryć. W pokoju znalazłem ślady walki. Wiesz coś o tym? Ślady walki? O czym ty mówisz? Czyli nie. Przypuszczam, że ktoś napadł na kogoś, pewnie na twoją żonę albo córkę. Chciała się bronić, chwyciła za świecznik, ale nie trafiła napastnika, tylko zrobiła dziurę w ścianie. Potem jeszcze się szarpali. Nic o tym nie wiem. Tamtej nocy byłem pijany i nic nie pamiętam. Obudziłem się, gdy już ich nie było. Przecież nie mieszkaliście tu sami. Może ktoś z twoich ludzi coś słyszał? Wszystkich po 3 razy wypytywałem, czy czegoś nie widzieli. Ale oczywiście, nikt nic nie wie. Się okaże jeszcze zaraz, że po pijaku sami wybił i tyle. Okej, rozlane wino. Na całym półpiętrze śmierdzi winem. Wiesz coś o tym? Pewnie któryś z moich ludzi. Ochlej mordy. Sam chlałeś tego wieczoru. Z ludziom Evrelus? Oj, kurwa. To nawet ja mogłem to rozlać. Mówiłem ci, tamtej nocy byłem pijany. Ale co to ma za znaczenie? W kasztelu jest pełno miejsc, które śmierdzą winem. Jeszcze jak się okaże, że talizman kieruje w jakiś sposób na barona, to już w ogóle nie będę miał wątpliwości. Poznajesz ten talizman? Tak. Aneczka nosiła go ostatnio. No bo ona jest z tymi sekcierzami powiązana.
Pojęcia nie mam. Nie ma tu gdzieś w okolicy jakiejś czarownicy albo guślarki? Guślarz jest. Stary dziwak mieszka pod Konarami. No i jeszcze czarownica mieszka w Podgajach, ale o niej niewiele wiem, bo się niedawno sprowadziła. Już ją poznaliśmy. Guślarka miała do kogoś chodzić, to raczej do guślarza, a nie do tej czarownicy. Bo nie ufała obcym. Mogło się okazać, że... No nie no, młoda wyraźnie chciała zabić ojca i uratować matkę, ozdrowić matkę. To będzie ciekawy wątek. Ja na razie nie chcę rzucać oskarżeń bezpodstawnie, ale dajemy znać, że idziemy do guślarza. Muszę sobie uciąć pogawędkę z tym guślarzem. Żebyś się nie zdziwił. Z nim się ledwo da dogadać. Powiadają, że w młodości zabił własnego ojca siekierą i wtedy zbzikował. Podobno widzi duchy i pierdoli się z kozą. Dobry kombo. Chcę tylko zapytać o talizman. Dobra. Trochę dziwne, słuchajcie, że nie mogliśmy podpytać o ten ołtarzyk wiecznego ognia. Chyba, że ten... Wieczny ogień jest u nich tak normalnie spoko traktowany. A w sumie może jest, bo oni wyglądali na całkiem cywilizowanych. Musicie mi powiedzieć troszkę więcej o tym wiecznym ogniu, bo absolutnie nic na ten temat nie pamiętam. Serio. Dobra, schodzimy. Chyba się troszeczkę w tej wiosce rozejrzymy, wiecie? Zobaczymy sobie, jak wygląda mapa świata. Co my tu mamy? Na pewno mamy tablicę ogłoszeń, do której zmierzaliśmy już w poprzednim odcinku i teraz też sobie tam pójdziemy. Tu jest chyba wyjście. Tędy nie przeskoczymy. Do którędy? Tędy? Na drugą stronę wyjdziemy, myślicie? Nie, w ogóle jest... A nie, jest otwarte. Jest otwarte, pięknie. Kudły masz jak twaróg bieluchy. Pojadłbym twarogu, oj, pojadłbym. Uroczy są. O. Tych drzwi niestety, jak widzę, nie otworzymy, ale tu chyba da się wyjść. Też nie. No nie, nie pozwolą nam. Aż dziwne. Żarłeś kiedyś kory z drzew? O, to ciekawe. On wejść do jakichś kanałów. Nie będziemy się tam na razie zapuszczać, ale podejrzewam, że to będzie związane przynajmniej z jakimś questem pobocznym. Tu na górę nie chcemy wchodzić. No kurde. Nie jest to zbyt wygodnie rozplanowane, przyznacie sami. Tu jest jedyne chyba wyjście. Jest tablica ogłoszeń, w końcu. Co my tu mamy? Ogłoszenie? Oczywiście pauzujcie sobie, jeśli chcecie czytać. Gwint, nowi gracze poszukiwani. Klub graczy w Gwinta Schuller z siedzibą we Wrońcach poszukuje nowych członków i przeciwników. Mile widziane doświadczenie, chociaż niedoświadczonych też poduczymy. Nie zwracamy pieniędzy, które przegrają. Więcej informacji u przewodniczący klubu Filipa Stengera. O, zwanego baronem. Fajnie, jest przewodniczącym klubu. Czyli na pewno ma fajne karty do wygrania. Walka na pięści. Każdy, kto ma ochotę sprawdzić się w prawdziwej męskiej walce, w pojedynku na piersi... Nie, na piersi. Prawdziwa męska walka, pojedynek na piersi. W pojedynku na pięści niech stanie twarzą w twarz z najlepszym w okolicy kowalem, Stachem... Rybożerem, Janasem i sierżantem. Fajnie, to mi się podoba. I wiecie co, zanim pójdziemy gdziekolwiek dalej, zanim pójdziemy do tego guślarza, wybierzemy sobie zadania i walka na pięści, panie lasu. Zadania poboczne. Wściekłe pięści Welen. Dobra, bierzemy tego questa. To jest zabawa dla mnie. Rzućmy okiem na mapę, czy wszystko jest faktycznie na terenie wiochy. Nie, nie jest. Musimy się udać gdzieś poza wiochę. Udamy się tu najpierw. Tu jest razu kowal. Tu możemy się udać na sam koniec, bo i tak będziemy tędy cisnąć w
te obszary, tutaj żyją sobie chyba leśne panie, jeśli dobrze pamiętam, że tak się nazywają. Dobra. Robimy Geralt wypad, powiem ci, panie. Wylot z wiochy się robi chyba gdzieś tam dalej. Wiesz co to wpierdol korekcyjny? Wpierdol korekcyjny? Ktoś mi coś tutaj... Ty to mówiłeś? No. Nie ty, inny głos. Pora by spuścić z wora. Po prostu ktokolwiek pisał teksty wieśniaków w Wiedźminie Trójce musiał mieć świetny po prostu kilka miesięcy roboty. Dobra. Jest wylot z miasta. Lecimy się bić. Mam nadzieję, że jakoś sensownie dojadę bez GPS-u. Chyba tak, bo w tym momencie mam wybrane właśnie zadanie wścieku pięści i chyba... Ło, co ty mi tutaj mapo proponujesz, bo cię nie rozumiem. Nie, normalnie mam cisnąć głównym szlakiem. Będzie najlepiej. No, już jakieś ognisko się przed nami pali, zaraz jesteśmy na miejscu. Wy pokojowi, dobrze. Witam państwa. Ostry zakręt. Płotka, zostaw pieska. Co oni tam? A, oni się tam klepią, czyli moi. Z rozkazu komendanta Nilfgaardzkiej Armii Środek ogłasza się, co następuje. Wyznaczeni mieszkańcy wiosek Podgaje i Konary stawią się pod obozem niedaleko wsi Podgaje w celu odbycia służby na rzecz cesarstwa. Za uchylenie się obowiązku grozi kara chłosty. List wyznaczonych na poszczególne dni dostępny są u sołtysów. Czyli to ten sam koleś, który wysłał list odnośnie dostaw do barona. Miejscowi tchórzą, to może obcy się zdecyduje. Aha, to jest Jonas, to jest jeden z trzech. Dzień dobry. A może byś się ze mną bił, czy coś? Nie, musimy obstawić najpierw. W naszym turnieju uczciwe walki na pięści. Uprzedzam, że Jonas jest trochę zawzięty, lubi gryźć. Decydujesz się na walkę? No oczywiście, że tak. Tak, wiem co to za walki, postawimy 25. Chętnie się przekonam, jaki ten Jonas jest zawzięty. Ciekawe, czy można być się z nimi więcej niż raz. W sensie, jak już się raz wygra, to czy można się znowu z nimi chłostać. Świadkami walki pomiędzy Jonasem i wędrowcem. Wędrowcem, ja ci dam wędrowca. Okej. Ale to Cameron, to mógłbyś go jednak, Geralt, powiem ci, pilnować. Dobrze, odskocz. Ej, jakaś mega prosta ta walka jest. No i co, i koniec? Chyba sobie kpicie. Co to miało być w ogóle? Przybłęda pokonał Jonasa. Kto wie, może szykuje się nowy mistrz Belen. Musisz pokonać kowala z karczmy na rozstajach i rybaka z Zalipia. Zowią go Ryboże. No to póki co mi się pysie było beznadziejnie proste. Ej, słuchajcie, wiem, że to jest krótki odcinek, ale właśnie dzwonił mi domofon i wiem, że idą do mnie goście, więc niestety muszę na dziś skończyć. Wiem, że liczyliście na więcej i wiem, że przez weekend nic nie było, bo mnie nie było weekend w domu, ale to nic. Wierzę, że w ten tydzień właściwie będziemy w stanie troszeczkę nadrobić. Postaram się w najbliższych dniach wrzucać na przykład po dwa odcinki albo coś w tym klimacie. Spróbuję się wyrobić. Także na dziś to wszystko, dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia już niedługo. Pa, pa.